Chodzi słów kilka o kontynuacji filmu, którego części pierwszej, mówiąc delikatnie, nie lubię. Nie przypadam za nią z tego względu, że zmieniła piosenki jednego z moich ulubionych zespołów w niesłuchalne występy. W zasadzie na tą kontynuację miałem wcale nie iść, bo po co się męczyć? Ale wszystko zmienił zwiastun. Zwiastun, którego się nawet nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że ta druga część pojawi się wkrótce. Tymczasem od pierwszych sekund zostałem nim zauroczony. Wszystko za sprawą piosenki, aby której jeszcze nie znałem. Mowa o Angel Eyes. I jakoś tak wyszło, że może dzięki tej piosence, może dzięki całkiem niezłemu montażowi, ten świat, który wcześniej był dla mnie odstręczający, nagle stał się mile nostalgiczny i dawał nadzieję na to, że coś z tego może wyjść. Nie pozostało mi więc nic innego, tylko wybrać się na seans przedpremierowy. No i cóż, pierwsze 15 minut nie zwiastowało niczego dobrego. Niestety od razu zostaliśmy zbombardowani piosenkami. Trochę przypominało mi to sytuację z Krainy Lodu, gdzie także pierwsze 15 minut wręcz skrzyło się od piosenek i można było się obawiać, że ta tendencja się utrzyma. Tymczasem potem poszło wszystko dobrze i cóż, ta analogia wcale nie jest niepotrzebna, bo z Mamma Mia jest dość podobnie. Po tych pierwszych 15 minutach nagle okazuje się, kto wie, może Ol Parker ma pomysł na tę serię, na tą kontynuację i z czasem wydaje się, że rzeczywiście tak jest. Owszem, wciąż zdarzają się inscenizacje piosenek, które są dość nietrafione i wymuszone, mniej rzecz po prostu irytujące, ale w większości z nich reżyser ma jakiś pomysł, wplatają się one całkiem nieźle w fabularne prawidła, a nawet jeśli tego nie robią, to po prostu zwiastują zwykłą, dobrą zabawę. To jest produkcja tego typu, która mówi nam: okej, jeżeli nienawidzisz osób śpiewających znikąd, to ta część nie sprawi, że zmienisz swoje nastawienie, ale jeżeli pozwolisz sobie na zaakceptowanie tej konwencji, będziesz się całkiem nieźle bawił. Być może dlatego, że Mamma Mia 2 ma to, czego nie miała część pierwsza, a mianowicie niesamowity dystans. Jest tu masa lekkiego humoru, wiele zabawnych dialogów, sytuacji, które są naturalnie komiczne. Wydaje się, że część druga działa m.in. dlatego, że w młodą Meryl, czyli Donę, główną bohaterkę poprzedniej części, wciela się Lee James. I o losie, jakaż ona jest tutaj pełna energii, słońca i naturalnego uroku. Trudno się dziwić, że trzej atrakcyjni mężczyźni wpadli jej w oko w tak krótkim czasie i nie byli w stanie przestać o niej myśleć. James sprawdza się w tej roli fantastycznie. Zresztą wydaje mi się, że ten film jeszcze by zyskał, gdyby skupić się wyłącznie na tym okresie życia. Tymczasem mamy tam przenikanie się dwóch narracji. Z jednej strony właśnie młode lata Donny, z drugiej zaś jej córka stara się pobudzić znów hotel do życia. Ma być wielkie otwarcie i wspominanie w zasadzie swojej matki. Te dwie narracje się przenikają. I działa to całkiem nieźle. Trzeba przyznać, że kilka przejść kamery z jednego akcji czasu do drugiego wygląda naprawdę nieźle. Zresztą praca kamery, o czym pewnie już wspomniałem, wygląda naprawdę świetnie. Widać, że Ol Parker wie, co robi. I to wpływa także na inscenizację. Jest kolorowo, jest radośnie, jest pomysłowo. Nawet jeżeli zdarzają się tu dwie sytuacje, które mogą wprowadzić w traumę. Pierwsza z nich to oczywiście śpiewający Pierce Brosnan. Aczkolwiek wydaje się, że i tak twórcy poszli po rozum do głowy i dali mu tylko kilka linii, które dodają coś do jego postaci. Drugą traumą jest niestety mającą miejsce trochę dłużej twarz Cher, która wydaje się rozpadać i przypomina dziwną maskę, przy której Michael Jackson wygląda jak milion dolarów. Cóż mogę powiedzieć? Mamma Mia 2, owszem, ma irytujące fragmenty, pewne rzeczy nie działają, ale jeżeli już działają, to działają naprawdę dobrze, można się przy tym nieźle bawić. W końcu postaci umieją śpiewać, co także jest ważne. Nie ma kaleczenia tekstów, ale całkiem niezłe aranżacje. Dlatego mamy tu tyle zabawy, pozytywnej energii, że nawet jeśli na pewne rzeczy się gniewamy, to i tak nie jesteśmy w stanie nie dać ponieść się tej radości z życia, tej wspaniałej melodyczności piosenek Abby, które jakoś świetnie współgrają. Z taką umownością, z taką akceptacją, że ten film jest trochę głupiutki, ale przy tym niesamowicie rozrywkowy. Ta akceptacja tego, czym Mamma Mia jest, tego, że postaci mogą w dowolnym momencie zacząć nagle śpiewać znikąd, sprawia, że jeżeli część pierwsza była irytująca, druga jest w tym samym aspekcie urokliwa i nawet jeżeli zdarzają się jej potknięcia, łatwo je wybaczyć. Co na to nie poradzę, to miała być recenzja pełna hejtu i nienawiści, ale lubię kontynuację Mamma Mia. Nie wiem, nie wiecie nawet, jak trudno jest mi to powiedzieć. W
W każdym razie moja ocena to 4 z minusem. Jeśli liczycie na dobrą, lekką zabawę i zaakceptujecie konwencję, cóż, pozostaje nic innego, jak wybrać się do kina. Tyle na dziś. Do zobaczenia.